Czyli widzicie Państwo, złość piękności szkodzi. Piękny pałac kultury Stalina i Lenina, ale niestety nie ma świadków Jehowy w Warszawie, nie ma świętych, nie ma ludzi, którzy Biblię czytają, czy Księgę Mormona, czy do cerkwi chodzą. Nie ma, bo czekają tutaj na ten weekend, Wochenende i cały dzień wrzask, cały dzień krzyk. Tylko do sklepu i do śmietniczki, jak z domu wyjdą. Także proszę Państwa, brak zainteresowania rzeczami duchowymi, czytaniem Słowa Bożego. Oczywiście, że papież Matka Boska, no ale jaka to jest duchowość papież Matka Boska. Także proszę Państwa, Radio Koncita nadaje też w Lumery, centrum Warszawa, Rotunda, Pałac Stalina i Lenina. Nie ma świadków Jehowy, ani jednego, bo już pojechali z tego słupka. Głoszą tu, poświęcają się Wam do tego systemu tramwajów stołecznego miasta Warszawy, do systemu mieć i być konsumpcyjnego. Proszę Państwa, Jezus nigdy nie prowadził takiego życia, żeby tylko konsumpcja. Sklep i do śmietniczki. Nie, nie, nie. Świadkowie Jehowy są poza tym bardzo delikatni, łagodni i po sądach nie chodzą i nie mówią co.